Tak wygląda jeden z pierwszych plastrów miodu. 25 lipca na tarasie Chorzowskiego Centrum Kultury zaprezentowano nowych mieszkańców miasta. Powstała tam hacekowska pasieka artystyczno-edukacyjna, składająca się z trzech uli i około 100 tysięcy pszczół. Chorzowskie Centrum Kultury zaczyna taką akcję, która wspiera całą niedawno rozpoczętą działalność miasta, która ma zmienić trochę postrzeganie Chorzowa, nie tylko w Śląsku, ale w całym kraju. Bo trochę się zawsze te miasta tutaj w tym regionie kojarzą z węglem, z terenami poprzemysłowymi, zanieczyszczeniem, a tak naprawdę Chorzów jest bardzo zielonym miastem. Mamy parki, mamy skwery, mamy też bardzo dużo przestrzeni, gdzie mieszkańcy się aktywizują, gdzie ćwiczą wspólnie, gdzie się uczą, choćby ostatnio otwarta przestrzeń rynku. I widać, że w naszych mieszkańcach jest taka potrzeba spotykania się i twórczego, aktywnego spędzania czasu. Pszczoły w mieście mają się bardzo dobrze, ponieważ nie mamy oprysków, nie mamy chemii, nie mamy pestycydów, które są typowo na terenach wiejskich stosowane. No i mają bardzo dużo właśnie terenów zielonych. My tego może nie dostrzegamy, ale na przykład miasto Chorzów to jest około 30% wszystkich terenów miasta to są tereny zielone. Nikt nie stosuje na tych pasach zieleni oprysków, więc pszczoły mają co zbierać. No i co ciekawe, taki sezon pszczelarski w mieście trwa dużo dłużej, bo praktycznie od marca aż do września pszczoły mają co zbierać. No i udaje się zebrać takie właśnie rodzaje odmiany miodu, które poza miastem raczej nie uzyskam, jak na przykład miód wierzbowy udało się w Katowicach pozyskać. Pszczółki w Chorzowskim Centrum Kultury to jest taki bardzo ważny element edukacji kulturowej, który już od lat prowadzimy. Takiej edukacji, która nie tylko uczy kompetencji związanych z prezentacjami artystycznymi, tańcem, śpiewaniem, ale też uczy odpowiedzialności za otoczenie, odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. To nie jest element produkcji, chociaż to jest też poboczna sprawa, że już niebawem w takich czasach, kiedy nie mamy węgla, nie mamy stali, nie mamy przemysłu ciężkiego, to być może miód będzie takim wyróżnikiem, którym będziemy się mogli chwalić. Pszczoły to jest życie, więc jakby wykorzystanie pszczół do tego, żeby tutaj wszystko po prostu rosło i było ładne i żeby tu było zdrowo, to jest pierwszy powód tego. Natomiast drugi powód jest taki, że będziemy mogli efekty pracy pszczół wykorzystywać do promocji miasta, żeby zainwestować w to, by miód stał się jednym z gadżetów miasta, który go promuje nie tylko wśród mieszkańców, ale też w całym kraju, bo to ma pokazać, że miasto Chorzów jest miastem przyjaznym, takim, w którym się chce mieszkać, w którym się fajnie mieszka, które odpowiada na potrzeby mieszkańców i także wspiera te działania, które powodują, że żyje się bezpiecznie, zdrowo i czysto. Informacje na temat kolejnych zajęć dla najmłodszych w hacekowskiej pasiece artystyczno-edukacyjnej znaleźć można na stronie kino.hck.pl.